Cześć Wam wszystkim, witajcie. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale to już mój 11 filmik. Bardzo się z tego cieszę, że jakoś mi to idzie. Dzisiaj chciałabym mówić o odwadze. O tym, jak bardzo ważna jest w naszym życiu właśnie odwaga, pasja, determinacja i wiara. Oczywiście ciągle o tym mówię. I wiecie co, jak ktoś do mnie mówi: Ania, bo ty jesteś odważniejsza, ja nie mogę tak jak ty czegoś zrobić, czegoś porzucić, bo nie mam w sobie takiej odwagi jak ty. No ja nie mam takiej odwagi również, słuchajcie. Nie zrobiłam nic wielkiego. Po prostu robię to, co uważam za słuszne. Robię wszystko, żeby być szczęśliwa. Ja i moja rodzina. I nie obchodzi mnie tak naprawdę nic poza tym. Bo to właśnie jest najważniejsze. Szczęście mojej rodziny. Chciałabym dzisiaj przytoczyć Wam historię pewnego młodego alpinisty, Arona Rolstona. Kto czytał książkę albo oglądał film pod tytułem 127 godzin, będzie wiedział, o kogo chodzi. To młody, zapalony alpinista, który całe swoje życie najchętniej poświęciłby w podróżowaniu gdzieś po skałach. No i słuchajcie, wydarzył się pewien mu wypadek, tak? Wpadł w przepaść w kanionie, był przygnieciony wielkim kamieniem, prawą rękę całą mu przygniotło i wiecie co? Był tak uwięziony przez ponad 5 dni. Nie miał ze sobą nic, co mogłoby uratować mu życie, tak? Nie miał odpowiedniego sprzętu, nie miał nawet ostrego scyzoryka. Miał tylko jakiś tam chiński scyzoryk, który był tak tępy, że jak próbował przeciąć sobie skórę, to nic nie dało, słuchajcie. No i co? Te 5 dni tam przeżył zupełnie bez niczego. Miał tylko jeden kubek wody, który musiał mu starczyć na te 5 dni. Nie miał nic do jedzenia. Za sobą miał tylko kamerę. Taką ręczną kamerę, którą rejestrował wszystkie swoje przemyślenia. Nagrywał tam zdania, które przeznaczał dla swoich bliskich, swojej rodziny. Aaron nie poddawał się, słuchajcie. Chociaż był w kiepskiej sytuacji, ręka mu obumarła, przeżywał katusze, bo nie można sobie wyobrazić nawet takiego bólu, który on tam czuł, to mimo to ciągle wierzył. Był na odludziu totalnym, ale ciągle wierzył, że ktoś go usłyszy. Krzyczał ciągle do ludzi, tak? Wołał o pomoc, ale też sam wierzył w to, że na pewno coś się stanie, że da sobie radę. Nie poddawał się. Szukał sobie zajęcia, po prostu skrobał sobie scyzorykiem w skały, wydłubał napis z jego imieniem, nazwiskiem, z przypuszczalną datą jego śmierci, tak żeby pozostawić po sobie jakiś ślad, no bo miał te swoje takie zawahania, że jednak tutaj zginie. Nagrał film pożegnalny dla rodziców, miał dużo, dużo czasu na przemyślenia i wiecie co? On wtedy zrozumiał, że życie jest najważniejsze i że wszystko zależy od tego, jak on do tego podejdzie. Co zrobił? No słuchajcie, nie miał nic takiego ostrego, żeby sobie nawet tą rękę odciąć. Wiecie co zrobił? Wziął zwykłe kombinerki, przebił sobie rękę, wyciągnął ścięgna i tak dalej. Taka operacja jest bardzo, bardzo wykańczająca. Trwała około godziny. Ten człowiek już nie miał prawie możliwości przeżycia, ale był pełen wiary. Wiary, nadziei w to, że mu się uda, że to, co teraz sobie robi, że przyniesie na pewno mu korzyść, tak? No i co? Uratował się. Ręka tam została, ale on dalej bez ręki tworzy to, co lubi, tak? Robi to, co lubi, przepraszam, najmocniej. Mimo braku kończyny ciągle spełnia swoje marzenia, ciągle wyznacza sobie jakieś dalsze cele. I naprawdę wielki szacunek do takich ulubieniec z tych, którzy wykazali się właśnie wielką odwagą i wielką determinacją. Uważam, że gdyby nie jego harducha, odwaga i wiara, słuchajcie, nie przeżyłby. Ale też pasja. Pasja jest ważna. On wie, że ma dlaczego żyć, bo przecież kocha to, co lubi i życie jest piękne. I słuchajcie, odkrywajcie w sobie pasję, tak jak on to zrobił. I naprawdę, jeżeli nie widzieliście tego filmu, polecam. 127 godzin. Jeśli jesteście teraz w jakiejś ciężkiej sytuacji, narzekacie na swój los, obejrzcie ten film, a zobaczycie, że nie macie tak źle i że ze wszystkiego da się wyjść.
Aaron tutaj powiedział coś takiego fajnego w pewnym wywiadzie, przytoczę Wam, że naszym celem jako istot duchowych jest podążać za szczęściem, poszukiwać pasji i wieść życie, w którym możemy nawzajem znaleźć inspirację. No i właśnie, szukajcie ludzi podobnych do siebie. Bądźcie szczęśliwi, a przyciągnijcie tym szczęściem innych ludzi sukcesu do siebie, ludzi otwartych, szczęśliwych, radosnych i razem z tymi ludźmi twórzcie coś wspaniałego. Ja dzisiaj właśnie idę na takie spotkania, oczywiście Rubikona. Spotkam się z ludźmi sukcesu, bardzo się z tego cieszę, a wszystkich oczywiście zainteresowanych tym, żeby z nami się spotkać, zapraszam serdecznie. Odezwijcie się. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam Was. Cześć.